Aleksander Hrynkiewicz żył w latach 1896-1981. Działacz organizacji niepodległościowych, legionista, żołnierz wojny polsko-bolszewickiej, adiutant marszałka Józefa Piłsudskiego, uczestnik wojny obronnej w 1939 roku, żołnierz Armii Krajowej, komendant 5. Obwodu Mokotów Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, kawaler Virtuti Militari oraz Krzyża Walecznych, mieszkaniec Chwalęcina i Wilkowa Wielkiego w gminie Niemcza w latach 1945-1961. Gromadzimy się tutaj dzisiaj, żeby przypomnieć postać niezwykłą i postać przez lata zapomnianą, rotmistrza, później podpułkownika Aleksandra Hrynkiewicza. Rzeczywiście powojenne losy tuż po zakończeniu II wojny światowej przyprowadziły go na teren Dolnego Śląska, jak wielu innych bohaterów walk o polską niepodległość. Na Dolnym Śląsku szukali schronienia i w tych trudnych, złych czasach pewnego rodzaju anonimowości. To najwyższy czas, żeby przywrócić go pamięci rodaków, żeby przywrócić go pamięci Niemczan, mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego, ale w ogóle pamięci Dolnoślązaków i Polaków. To niezwykle zasłużony żołnierz, który już od roku 1917, służąc w legendarnej kawalerii Beliny Prażmowskiego, rozpoczął swoją bojową walkę o niepodległość. Nieco wcześniej działał już w polskiej organizacji wojskowej i w Związku Strzeleckim. Warszawiak pochodzący ze szlacheckiej rodziny, stąd pseudonim, który przybrał w czasie okupacji Przegonia. Przegonia to właśnie herb rodowy rodziny Hrynkiewiczów, Hrynkiewiczów. Tutaj mamy pewną zmianę. Większość rodziny nosi nadal nazwisko Hrynkiewicz. Pan pułkownik wrócił do nazwiska z XIX wieku i wcześniej z formą pisaną przez H. Szczegół. Szczegół, ale pokazujący jakby losy Polaków. Ta zmiana litery też wynikała z losów Polski, ponieważ pewnie jakiś urzędnik carski zapisał kiedyś to nazwisko trochę inaczej. Pułkownik Hrynkiewicz, a w zasadzie rotmistrz wówczas jeszcze, cieszył się tak dużym zaufaniem w pierwszym pułku szwoleżerów elitarnym, w którym służył, że legendarny generał Wieniawa Długoszowski rekomendował go na adiutanta marszałka Piłsudskiego. Stało się to w styczniu 1935 roku, czyli kilka miesięcy przed śmiercią marszałka Piłsudskiego. Przez ten czas pełnił funkcję zarówno adiutanta marszałka, jak i swojego rodzaju pielęgniarza. Wspomnienia z tych kilku ostatnich miesięcy życia marszałka Piłsudskiego zapisał w swoim dzienniku opublikowanym później w zeszytach historycznych Jerzego Giedroycia. Polecam te dzienniki, bo oprócz tego, że napisane są bardzo ciekawym, barwnym, żywym językiem, opowiadają niezwykle interesującą historię. Walczył w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Walczył w czasie wojny polsko-bolszewickiej i był jednym z pierwszych polskich żołnierzy wkraczających w 19 kwietnia 1919 roku do Wilna. Pytał go o to marszałek Piłsudski, czy on jest nasz, czy jest Wilniukiem. Rotmistrz mógł się pochwalić, że tak, był w jednym z pierwszych oddziałów, które wkraczały wtedy do Wilna, wyganiając z tego miasta bolszewików. Z dziennika wynika, że z marszałkiem polubili się. Natomiast były to bardzo ciężkie już dni, ostatnie dni marszałka Piłsudskiego. Zasłużony żołnierz, wierny adiutant, był z marszałkiem do ostatnich minut jego życia. Zapisał godzinę śmierci 20:45 12 maja 1935 roku. Wyżsi oficerowie próbowali odsunąć oficerów niższych od uczestnictwa w tych ostatnich
godzinach od towarzyszenia marszałkowi, natomiast ze wspomnień wynika, że rotmistrz Hrynkiewicz nie tylko sam nie dał się odsunąć od wiernego towarzyszenia marszałkowi Piłsudskiemu, ale i innych adiutantów niższych stopniem namawiał do tego i przekonywał, że taki jest ich święty obowiązek trwać przy wodzu do końca. On trwał. W nagrodę to jemu powierzono czuwanie nad doczesnymi szczątkami marszałka, a także troskę o badania nad marszałkiem, bo takie były prowadzone. Szanowni Państwo, wkrótce potem rotmistrz awansowany został do stopnia majora, później został kierownikiem samodzielnego referatu w Głównym Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych, także to były kolejne dowody wielkiego zaufania do niego. W 1939 roku był zastępcą dowódcy pierwszego pułku szwoleżerów, absolutnie elitarnego pułku, którym dowodził pułkownik Janusz Albrecht. Uczestniczył w walkach wrześniowych, uczestniczył w ataku na pozycje niemieckie. W końcu trafił do niewoli, z której zbiegł. Trafił do Warszawy i został komendantem 5. Obwodu Armii Krajowej Mokotów. Jako dowódca tego obwodu rozpoczął także powstanie warszawskie. Był jednym z ważniejszych dowódców i znalazł się w bardzo trudnym miejscu na Mokotowie, wypełnionym Niemcami, zarówno cywilnymi, jak i bardzo wieloma jednostkami wojskowymi wojsk niemieckich. Jego siedziba znajdowała się przy ulicy Chocimskiej, tuż obok ważnych i groźnych jednostek niemieckich. Niektórzy twierdzili, że trafił w miejsce, z którego nie da się ujść z życiem, a cała walka na Mokotowie nie jest przygotowana tak, jak być powinna. Prawdopodobnie trochę przed wybuchem powstania dokumenty, plany operacyjne walk na Mokotowie, polskie plany trafiły niestety w ręce niemieckie. Pułkownik Przegonia, pułkownik Hrynkiewicz ze swoimi żołnierzami podjął decyzję o wycofaniu się na południe od Warszawy do lasów, tam znajdujących się, tam formował dalsze jednostki z myślą o powrocie do powstania. W tym czasie zapadły jednak inne decyzje. Ostatecznie do powstania już nie wrócił. Tuż po wojnie trafił na Dolny Śląsk, do Chwalęcina, maleńkiego Chwalęcina, w którym dzisiaj mieszka nie więcej niż kilkadziesiąt osób, 30, być może 40. Tam zarządzał gospodarstwem rolnym, ponieważ jego wykształcenie po części do tego go kwalifikowało. Później z kolei szukał pracy co roku. Co roku, kiedy służby odkryły, kim jest, musiał poszukiwać pracy praktycznie co roku. Zwalniano go z jednego miejsca, szukał w innym miejscu. Rok pracował w Dzierżoniowie, w zakładach mięsnych, o ile pamiętam. Pracował we Wrocławiu, jeździł po całej Polsce. W okolicach roku 70 wyemigrował do Kanady, do Montrealu, gdzie zmarł. To oczywiście taka krótka historia rotmistrza Hrynkiewicza. Historia, do której podchodzę niezwykle osobiście, ale zachęcam do tego, żeby tę postać odkrywać, ponieważ tego odkrywania jest warta. Szanowny Panie Burmistrzu, bardzo serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, za tę dzisiejszą uroczystość. Minęło wiele lat od pobytu tutaj Pana Rotmistrza i dzisiaj ten dzień, w którym my wszyscy przypominamy o jego zasługach. Spotykamy się w tak zacnym gronie. Panie Rotmistrzu, kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo. Jak się dowiedziałem, że ten pułkownik, ale mówię, to jest gościu, który służył ojczyźnie, który zasłużył za wszystko, a oni go przerzucali, bo on był w Chwalęcinie, ale go przerzucili gdzieś tam, gdzie indziej, bo komuna nie lubiała tych przedwojennych szlachciców. On przerzucany był i był człowiekiem dla prostych ludzi bardzo uczciwy. Moja żona była wcześniej tam w tym Chwalęcinie, jeszcze jak on mieszkał w Chwalęcinie.
to mówię dalej, że tego, że ogród, w ogrodzie pracowały ludzie tam, ale wszystkie te zbiory dawał do piwnicy, który był żonaty, zimową porę wydawała ta żona jego. Także te ludzie byli bardzo uprzejmi. My tak, jak ja się dowiedziałem, że to jest Hrynkiewicz, to bardzo uczuję, że wojska polskie, można się opierać na nich, na wojsku, które służą ojczyźnie, która ojczyzna jest pewna i poświęcają swoje życie i swoje zdolności i wszystko. Także bardzo bym wszystkich, że gości, którzy zgromadzili się na jego uczcze, na jego wspomnienie przez, nie, przez tego wojewodę Kresu. To wszystko zrobił Kresa. Kresa, który jest... Bo gdyby nie Kresa, to jeszcze gdyby było zapomniane, a jednak ten nasz rząd wynajduje ludzi, którzy są zapomnieni przez komunę. Może wypowiedź moja jest słabo. No nie jest taką, jak wielce macie tam młodzi, wykształceni. Prędzej macie mowę lepszą. Ja jestem prosty człowiek i mam lata. Jest mi ciężko. Ale bardzo wam dziękuję. Przepraszam, mam tak ściśnięte gardło, że może moja wypowiedź nie będzie składna, ale postaram się jakoś to ująć. Tak mnie ująła wypowiedź najpiękniejszego zawodu świata, czyli pana, który reprezentuje kowalstwo, że po prostu położy mnie na łopatki, używając języka sportowego. Chciałem bardzo serdecznie podziękować, bo dla mnie jest to naprawdę bardzo ważny moment w życiu. Moment, w którym mogę uczcić stryja, którego co prawda widziałem tylko raz, ale wartości, które reprezentował, które starał się przekazać, a miał jeszcze dwóch młodszych braci, którzy tak samo brali udział w bitwie przeciwko bolszewikom, napawały, że tak powiem, naszą rodzinę wiarą, że przetrwamy te czasy i wyjdziemy, jak to się mówi, obecnie na prosto. Bardzo chciałbym podziękować wszystkim organizatorom, władz zebranym. Bardzo serdecznie dziękuję. Dla mnie jest to naprawdę honor być dzisiaj tu z Państwem.